Mamy tu rysunki biegnących świnek i możemy zastanowić się nad tym, ile tych świnek jest. Możemy je zwyczajnie zliczyć po jednej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. Ale możemy też nauczyć się pewnej nowej umiejętności. Będzie ona oparta na tym, że jeżeli takie świnki poukładane są albo pogrupowane w równe grupy, Dokładnie mówiąc, w równoliczne grupy. Chodzi o to, że w każdej grupie jest taka sama liczba świnek. To takie pogrupowanie może nam pomóc w policzeniu, ile tych świnek jest. W każdej z tych grup jest 7 biegnących świnek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu 7, tu 7 i tutaj też 7. I pierwsze pytanie: ile jest wszystkich grup? Pierwsza grupa. Druga grupa i trzecia grupa. Trzy grupy po siedem świnek w każdej. Trzy równe grupy. I drugie pytanie, ile jest wszystkich świnek? Są trzy siódemki świnek, trzy grupy po siedem. Trzy siódemki to to samo co siedem plus siedem plus siedem. Plus siedem. I takie działanie możemy wykonać, zliczając świnki po siedem. Siedem, czternaście, 21, 3 siódemki to 7 plus 7 plus 7, czyli 21, czyli na wszystkich tych obrazkach jest razem 21 biegnących świnek. Możecie to sprawdzić sami, na przykład zliczając je wszystkie po jednej, 1, 2, 3 i tak dalej. Zróbmy inny przykład. To chyba są foki. Możecie sprawdzić, jak foki wyglądają w naturze. Foka szara jest w Polsce pod ścisłą ochroną i niestety fok jest mało, ale nad Bałtykiem można je spotkać. I jak poprzednio świnki, foki również są pogrupowane. Policzmy, ile jest tych grup: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grup. Ile fok znajduje się w każdej grupie? We wszystkich grupach jest tyle samo fok. 1, 2, 3, 4, 5 równe pięciofokowe grupy, czyli razem mamy 7 grup po 5 fok w każdej. Możemy to zapisać jako 7 piątek. 7 piątek możemy też zapisać jako 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Tak wygląda 7 piątek.

Z tego dodawania również otrzymujemy 35. Mam nadzieję, że widzicie, że pogrupowanie przedmiotów może pomóc w ich zliczaniu. Możecie się zastanawiać, czy to nie za dużo zachodu i po co się męczyć z tymi grupami? Czy nie można fok po prostu policzyć? Można policzyć, ale jeżeli takich grup jest 100, a jeżeli 1000, wtedy zliczanie po sztuce zabierze trochę czasu. Jeżeli nauczycie się poprawnie grupować przedmioty, to pewnego dnia okaże się, że potraficie szybko operować dowolnie dużymi liczbami.